Everest jako najwyższa góra na świecie niekoniecznie jest przy tym najtrudniejszą i najniebezpieczniejszą do zdobycia. Śmiertelność wspinaczy oscyluje tam w granicach zaledwie około 2%. Góra, o której dzisiaj opowiem, ma śmiertelność na poziomie około 20%. Statystycznie 1 na 4 lub 5 osób z niej nie wraca. Mowa tu o K2. K2 czy też Chogori jest drugim najwyższym ośmiotysięcznikiem, ustępując jedynie Everestowi. Wznosi się na wysokość 8611 metrów nad poziomem morza. Leży w innym paśmie górskim niż Everest, w Karakorum. Jest tam najwyższym szczytem. Znajduje się na granicy Chin i Pakistanu. Zasłynęło jako najtrudniejszy lub jeden z trudniejszych ośmiotysięczników do zdobycia. Przyczyniają się na to zupełnie nieprzewidywalne i ekstremalne warunki pogodowe rejonu. Spowodowane jest to faktem, iż K2 jest najbardziej wysuniętym na północ ośmiotysięcznikiem. Sama góra znajduje się na totalnym odludziu, a najbliższe miasteczka są oddalone o długie kilometry. Mimo wysokości, z owych miasteczek K2 nawet nie widać. Droga pod samą górę jest długa na 65 km i nie ma w jej trakcie żadnych gotowych schronów. Już wtedy zdarzają się kontuzje, uniemożliwiające dalszą wyprawę. K2 w ogóle nie jest ogarnięte logistycznie. O helikopterze ratunkowym zazwyczaj można pomarzyć, a jakikolwiek szpital jest oddalony o potworne odległości. Obozy są stosunkowo małe i niespecjalnie rozbudowane. Samo już K2 jest górą technicznie trudną. Wiele miejsc trzeba przebyć wspinaczką skałkową. Częste są lawiny z powodu kształtu góry. Spadające kamienie to norma. Tak jak na Everestie są miejsca, które można przebyć bez kasku, tak na K2 kask to zawsze konieczność. Nie zapominajmy o typowym dla wysokich gór, bardziej rozrzedzonym powietrzu, utrudniającym oddychanie, czy też generalnie funkcjonowanie organizmu, im wyżej jesteśmy. Najpopularniejsza ścieżka na K2 ma 4 obozy. Ostatni znajduje się na wysokości 7600 metrów. Niedługo po nim zaczyna się strefa śmierci, w której ciało człowieka powoli umiera. Trzeba wtedy również przebyć najbardziej niebezpieczny oraz znany punkt K2. Szyjkę butelki z angielskiego bottleneck. Jest to wspinaczka w górę o zboczu o nachyleniu około 50 czy też 60 stopni. Najgorsze jest jednak to nad wspinaczami. Góruje nad nimi ogromny serak, który ma reputację lubiącego się bez ostrzeżenia oberwać, w wyniku czego spuszczana jest śmiertelna lawina skał i lodu. Wspinacze w tamtym momencie są na kompletnej łasce góry. Tomorrow's gonna be a very tough day. The bottleneck looks scary. Po przejściu szyjki butelki, sama droga na szczyt jest już technicznie całkiem prosta. Najwięcej przypadków na praktycznie każdej górze zdarza się jednak przy schodzeniu. Do zagrożeń zaliczamy masę skutków przebywania na tak wielkiej wysokości przez dłuższy czas, jak na przykład psychoza z powodu braku odpowiedniej ilości tlenu. Wspinaczy może również dopaść ślepota śnieżna. Zgubienie się w jej wyniku jest najczęściej równoznaczne ze śmiercią. Jedną z bardziej tragicznych dat dla K2 był 2008 przez nieprofesjonalne i ryzykowne podejście wspinaczy. Mimo wybitnie dobrych warunków pogodowych, wyruszyli zdecydowanie za późno, poruszali się zdecydowanie za wolno. Już wtedy pod szyjką butelki spadła jedna osoba, po czym rozbiła się o skały. Reszta grupy po tym incydencie ruszyła dalej. Uformowała się druga grupa, która poszła do ciała. Already very pale and grey.
shots on the head. Black nose broken. Blood from mouth. Finished. Totally finished. Almost. Gdy odkryli, że nie mogą już pomóc, zdecydowali się znieść ciało do obozu czwartego i je tam pochować. Podczas tej operacji kolejna osoba padła z wycieńczenia i ześlizgnęła się ze zbocza, nieomal pociągając za sobą resztę. Później było tylko gorzej. Wszyscy z pierwszej grupy zdobyli szczyt, z czego niektórzy tuż przed zachodem słońca. Wracali w kompletnej ciemności i nieludzkim zimnie, cały czas znajdując się w strefie śmierci. Spowodowało to kolejne zgony. Tragiczną kropką nad i było parokrotne oberwanie się Seraka. Za pierwszym razem ucierpiały tylko poręczówki, przez co droga powrotna była jeszcze trudniejsza. Niedługo po tym małżeństwo zostało rozbite. Cecily była zaledwie parę metrów za Rolfem, pod szyjką butelki, gdy oderwał się duży fragment lodu, spadając prosto na mężczyznę. Ciała nigdy nie odnaleziono. Po poranku z obozu czwartego zaobserwować można było makabryczny widok ciał leżących pod szczytem. Ci, którym udało się przeżyć noc po wschodzie słońca, ruszyli w dół. Wtedy Serak ponownie się oberwał, zabijając kolejne osoby, w tym dwóch kuzynów i nepalskich szerpów. Łącznie w ciągu kilkunastu godzin zginęło 11 osób. Podsumowując, K2 zasłużyło na swoją reputację. Do dnia 16 stycznia 2001 roku K2 był ostatnim niezdobytym ośmiotysięcznikiem zimą. Ciśnienie w tamtym okresie wynosi 326 hektopaskali. Takie ciśnienie normalnie występuje na wysokości 9100 metrów nad poziomem morza. Górę zdobyła wtedy grupa 10 Nepalczyków. Nikt nie zginął. Śmiertelność góry też ma tendencję spadkową, jednak dalej jest ona wysoka. To dziś trochę ponad 380 osób zdobyło K2. Dla porównania Everest zdobyło 11 996 osób. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do zobaczenia innych treści na kanale. Powodzenia również dla Pateckiego na najwyższej górze świata.